Hejka, dzień dobry, witam was serdecznie w poniedziałek. Słuchajcie, jestem u Emilii w pokoju, ale nie, to nie jest. Godzina siódma, jest dziewiąta. Emilia nie poszła do szkoły, już wam mówię dlaczego. Jakiś szewski poniedziałek, słuchajcie, szaro, buro i ponuro, a do tego mój samochód odmówił posłuszeństwa i nie odpalił, więc nie wiem, o co chodzi, coś tam chyba zaś nie działo. Co prawda mąż mnie instruował, co mam zrobić, gdzie mam zrobić, gdzie mam stryknąć, gdzie mam pod maską coś tam popatrzeć. Ale nie zadziałało i teraz ubieram Emilię, bo muszę załatwić jedną sprawę. Muszę się udać do urzędu i muszę też iść po jakiś chleb, bo nie mamy chleba. Jedynie miałam jedną wczorajszą bułkę, bo wczoraj była niedziela i piekłam bułeczki, bo brakło nam już wczoraj tego chleba. Więc zrobiłam Emilii bułeczkę, ona sobie je. Chłopcy sami sobie poradzili, pojechali Filip rowerem, Brian wiadomo to pociągiem do szkoły, więc jest ok. Mąż ma pierwszą zmianę, więc my ubierzemy się cieplutko i póki jeszcze nie pada, bo ma gdzieś tam, mówią niby koło 14 padać, ale powiem wam, że nie wiem, czy to wytrzyma do 14. Oby, bo my idziemy pieszo do sklepu, do tego urzędu i odzywam się do was później. Może Emilę wezmę jeszcze do Pepko tak na pocieszenie, bo no smutno jej, że nie poszła do szkoły. A ja, gdybym wiedziała, że to auto nie odpali, to ja bym ją obudziła wcześniej i poszłybyśmy pieszo. Ale że ja ją obudziłam późno i wszystko było tak... No po prostu nie doszłybyśmy na czas, a też nie chciałam się spóźniać, więc zostałyśmy w domu i ona jest teraz smutna, bo wiecie, że ona bardzo lubi chodzić do przedszkola. Trudno. Zapraszam was na vlog. Będzie trochę inny niż planowałam, ale myślę, że równie dobry. Jak to mówią, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Spacerujemy. Emilia zadowolona, bo ma swojego dmuchawca. Tak? Tak. Znalazła jeszcze gdzieś dmuchawca. Pogoda jest, jak widać, spoko. No, dmuchaj. Dmuchaj. O, nie chcę iść, przymarz chyba goś trochę. Na zakupy, Emila, nie? Ładnie jest, muszę się trochę rozbebeszyć, bo mi gorąco.
Słuchajcie, dotarłyśmy do domu z Emilią. Trochę się zmachały przy tym. Byłyśmy też w Pepco. Emilia, pokaż, co sobie kupiłaś. Fido! Fido. Popita! Popita! Kolejny popit. I to już jest teraz taki świąteczny, nie? Będzie na Boże Narodzenie. No i ja oczywiście też. Ja Wam puszczę tutaj, co nagrałyśmy, bo w Pepco jest mnóstwo już na święta różnych ozdób. Piękne koce są, słuchajcie, ale ja koce mam, więc nie będę kupować kolejnych. Emila, poczekaj chwilę. Zgonię się z psem. I kupiłam taką choineczkę, ale ona chyba pójdzie do rozdania. I ona chyba jest na LEDowe światełko. Na baterię chyba. No nie? Mi też tak się zdaje. Tak, na pewno jest na baterię. Taka bielutka, przepiękna, mieniąca się, nie za duża, więc każdy znajdzie na nią miejsce u siebie. I wzięłam jeszcze oczywiście, tak oczywiście, nie oczywiście, bo trochę mi zeszło zanim stwierdziłam, że jednak biorę, bo stwierdziłam, że biorę ten kubek 10 zł, tam się wahałam, bo nie wiedziałam, czy mam wziąć ten czerwony, czy mam wziąć ten zielony, tam Wam pokażę, na produktach będą. Tak, Emilia stwierdziła, że czerwień jest bardziej świąteczny i chyba miała rację, wzięłam. Taki wygląda, słuchajcie, taki metalowy. Dobrze. Idziemy coś zjeść, bo jesteśmy głodne. Ja mam galaretkę. Ty masz galaretkę, tak jest. A ja też muszę coś zjeść, ale jeszcze nie bardzo wiem co. I muszę ogarnąć ten bałagan na ladzie, bo jeszcze jest z rana i szczerze powiedziawszy nawet z wczoraj wieczorem, bo już mi się po prostu nie chciało. A teraz jeszcze dokoptowałam zakupami, bo wzięłam i mytki, bo muszę wyszorować moją kuchenkę i zlew. Wzięłam biały ser, bo mam ziemniaki z wczoraj i chyba zrobimy kopytka, będzie najszybciej. I co ja się wzięłam? I wzięłam jeszcze przyprawę do ryb, bo ostatnio mi się skończyła i póki pamiętałam, to wzięłam. Dobra, zabieram się za robotę i widzimy się potem i chyba wykorzystamy jeszcze to, że jest ładnie na polu i pójdziemy ściąć moje kwiatki. Tak zrobimy. Na pierwszy rzut poszła kuchenka, bo chciałam zrobić kawę, słuchajcie. Przyniosłam sobie też moją chemię. Filuś! Chodzi odkurzacz, mogę włączyć moją zmywarę, niech myje gary, bo teraz muszę się zabrać za to, czyli rozpakowanie tego, co jest umyte. Nie wiem, czy nie będzie deszczu za chwilę, słuchajcie, ale chyba się wyrobiłam. Zcięłam sobie moje pelargonie i mam nadzieję, że im to będzie dobrze. Zostawiłam tak normalnie podwalistki i tutaj są trzy sadzonki wsadzone razem. Zobaczymy, jak to będzie działało, hulało, czy coś odbije, czy nie. A tutaj zobaczcie, ile mam sadzonek, ale za chwilę oberwę liście jeszcze dokładniej i tu już przygotuję sobie, znaczy muszę to umyć w ogóle, bo to było gdzieś tam rzucone na podwórku. Muszę sobie to umyć, przygotować i tutaj sobie wsadzę po prostu prosto, bez korzeni, prosto do tej ziemi. Jeszcze tutaj oberwę, bo widzę, o tak, widzicie, tutaj ma jeszcze kwiatki, chcę kwitnąć widolek, a ja chcę właśnie bez korzeni, tylko takie wetknąć prosto w ziemię. Zobaczymy, jak się ukorzeni. Moja mama właśnie tak w ten sposób ukorzenia, że wkłada od razu szczepionki, nie czeka na to, aż puszczą korzenie, bo często jej gniją i tak też jej się udaje, więc zobaczę tutaj parę sztuk tak, a parę sztuk zostawię właśnie w tej wodzie. Już wrzuciłam sobie tam na dno, gdzieś jest węgiel drzewny i będziemy widzieć, co faktycznie się mi uda przechować. Czy tu puszczą korzenie, czy tutaj przechowam właśnie tak sadzonki, czy właśnie te, które tak mocno obcięłam. Mam jeszcze jedną gdzieś na zewnątrz, słuchajcie. Tak, mam jeszcze jedną. Tutaj w ogóle lawenda kwitnie. Pięknie to wygląda. Maliny nadal i wciąż są nieścięte.
To moje trawy. Piękne. Pomyślę, że to takie małe w tamtym roku było. Maleńkie, a to tak się pięknie rozchwytuje. Tutaj proszę, szumi wam największa z nich. A tu jeszcze jest gdzieś koło auta, które dzisiaj poszło spać, nie odpaliło. A tu, tu jeszcze jest taki piękny. I chyba też go ogołocę całkiem i w ten sposób będzie przechowany. Bo tak, to tak, wiecie, możecie przechowywać je w ten sposób, ja wiem. I one mocno wtedy urosną, mocno zbujają i wtedy na wiosnę pobieracie sobie z nich prosto sadzonki. Choć może i tak zostawię, będą trzy sposoby, nie? Zobaczymy, które faktycznie da radę. Czy to, które tak zbuja, wiecie, że on, jak go wniosę do, nawet do garażu, to on i tak zrzuciliście, no bo one tak przechodzą właśnie w taki, jakbym powiedziała, sen. To się tak jakoś pięknie nazywa, ale to się tam nic nie dzieje, bo zawsze coś na wiosnę odbija i rośnie. Zobaczymy. Spróbuję chyba faktycznie wszystkie trzy sposoby i będę wiedzieć, który sposób się u mnie sprawdza. No i dobra, parę chwil później wszystko umyte, niech to wyschnie. Chodziło o to, żeby nie przynieść sobie jakichś robaczków, muszek, pajączków, po prostu do domu. Więc radzę i wam umyć sobie to wszystko. Tak samo jeśli chodzi o szczepki, to po prostu musicie zadbać, żeby tam nic nie było, bo bardzo łatwo wnieść to potem dziadostwo do domu, a wytępić to już jest armagedon. Czekam, aż wyschnie i będę sadziła. Czekam, aż wyschną mi te doniczki. Słuchajcie, zarobiłam sobie ciasto na kopytka. Tak zarobiłam, że zrobiłam je w Thermomixie. Powiem wam, że wreszcie wyszło jako takie te ciasto, bo jak robiłam pierwszy raz, to mi wyszło takie bardzo, bardzo lecące przez ręce. A teraz widzę, że ja lecę znowu z tym statywem. Dobra, może zjedziecie tak, żeby mi głowy nie ucięło. I robię sobie właśnie, palę sobie świeczkę od Eddie. Tak się wypala, bardzo ładnie. Bardzo subtelny, delikatny, nienachalny zapach. To nie jest absolutnie nic dławiącego, to nie jest absolutnie nic duszącego. Kurde, jakie tu ciemno wszędzie, słuchajcie, tylko z tyłu się świeci. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie dobrze, że się świeci, bo jestem słabo widoczna. Przyszła do mnie też dzisiaj paczka niespodzianki i za chwilę wam pokażę, bo miałam banana na ustach, a warto pokazywać i mówić o tych rzeczach, bo są naprawdę superaśne, po prostu superaśne. Ja ich używam już teraz, nie wiem który miesiąc, ale chyba ze 4 to na 100%. Jestem bardzo zadowolona, bo widać efekty i nie używam niczego innego oprócz tych kosmetyków. 500 noży, a ja muszę mieć swój stary. Za chwilę będę ciachać i robić właśnie te kopytka. Mam też jeszcze bigos, robiłam bigos późnym wieczorem w sobotę, paliliśmy z mężem w ogóle w kominku i tak żeśmy sobie właśnie robił się w Thermomixie mój bigos. Jeszcze gdybym miała mąki trochę, sorry, tak latam, ale no nie ma wyjścia, jest późna godzina, ja mało nagrałam. Znaczy, tu nadal wciąż stoi ten cały zestaw do szorowania wszystkiego, umyłam jedynie zlew w łazience. Możecie słyszeć Emilię, która tupta u góry, bo ona tam sobie biega po kartkę i z powrotem, bo znowu już tworzy coś, rysuje, maluje, wycina, klei, nie wiem, co tym razem będzie, bo w sobotę były... Czym ona się zajmowała? Masło mi się swajczy. Masło do kopytek. Ona robiła z plasteliny coś. No tak, słonia na talerzu takim papierowym zrobiła słonia. Dzisiaj była ze mną właśnie w tym Pepco. No i mam nadzieję, że ten mój samochód mąż przyjdzie, podładuje, czy nie wiem, co tam trzeba, czy jaki olej. Nie, nie mam pojęcia, nie będę kombinować, myśleć tutaj, bo się na tym nie znam. I że jutro uda nam się rano jechać. Tak, wiem, mamy Mercedesa, ale ja Mercedesem to tak. Chodzi o to, że to jest skrzynia automatyczna, ja wolę jednak nie kombinować. Jak z mężem, to nie ma problemu, jadę, ale sama nie chcę nim jeździć. To jest wielki czołg, ja jestem malutka, nie chcę się tam pchać na jakieś małe parkingi ciasne, żeby ktoś tam za mną klął. Najwidoczniej, jak nie odpali samochód, to wtedy pójdę na piechotę z Emilką, tylko po prostu zaplanuję dzień od A do Z, żeby rano wyruszyć na spokojnie. Piękny mi się uturlał wąż z tego ciasta. I tak jak mówię, mąż będzie miał, a to chyba wszyscy będziemy mieć te kopytka, bo dzieci dużo nie jedzą, także kopytek. Tak więc dobra, turlam, robię te kopytka, a potem wracam do tych moich pelargonii, żeby je dzisiaj jeszcze zrobić, bo jak tak będę odkładać, to znowu mi po prostu zgniją w tej wodzie
Bo jak zapomnę, teraz sobie postawię je chyba w kuchni, żeby je widzieć i mieć na oku, bo wiecie, jak czegoś nie widzicie, to potem o tym zapominacie. One były w garażu i nie zmieniłam wody i pierwsza tura mi po prostu zgniła, ale spoko, mam jeszcze dużo zaszczepek, więc mam nadzieję, że tym razem się to uda. Wy mi tutaj piszecie, że wy przechowujecie w całych skrzynkach, no ale może macie już doświadczenie jakieś z tym. Ja jedynie w zeszłym roku udało mi się tam parę zaszczepek właśnie przetrzymać. Dobra, tymi brudnymi łapskami się rozłączam i pokazuję wam za chwilę, co dostałam. No i oczywiście jeszcze dzisiaj wyniki rozdania. Moi kochani, powtórka z rana. Jestem w łazience, bo tutaj mam swoje kosmetyki, już nie chcę tego przynosić. To jest po pierwsze. Po drugie, Brian zaczął boksować we worek i jest głośno. Na dole Emilia ogląda bajkę, a jeszcze przed chwilą przyjechał Filip, który stwierdził, że na razie nie będzie jadł kopytek, a 5 minut później stwierdził, że jednak zjadłby. Ale teraz musi poczekać, niestety. Chciałam wam pokazać, że dostałam, tak jak wam mówiłam, zostałam zaskoczona znowu z rana przez firmę Basic Lab. Nie wiedziałam, co to przyjdzie, nawet pytałam męża, czy coś zamawiał, bo przyszła mi wiadomość, jak właśnie szłyśmy z Emilią, że przyjedzie kurier. Mąż stwierdził, że nie, zamawiał, ale do paczkomatu. I zobaczcie tutaj, 24 października, jak to jest dograne pięknie, ładnie, bo to dzisiaj jest 24 października. I słuchajcie, dostajemy właśnie taką karteczkę, a w niej... Emilia to miała tak piszczała, że po prostu... Słuchajcie, w rytm tej muzyczki poczytam wam, co tutaj mi przysłali. Basic Loverko, czy to przypadek, że dzisiejszej nocy księżyc i słońce ustawią się w tej samej linii? Nic z tych rzeczy. Księżyc zniknął z nieba, aby ustąpić miejsca wschodzącym gwiazdom wieczornej pielęgnacji. Słuchajcie, przycisnęłam ręką, żeby wam tutaj nie grała, żebyście mnie słyszeli. A my wraz z tym listem przekazujemy je w twoje ręce. Nów oznacza początek. Ktoś, kto się interesuje choć troszeczkę księżycem, to o tym wie. Sprzyja snuciu marzeń i wspiera nowe przedsięwzięcia. To więc idealny moment, abyś zadbała swoją skórę jak nigdy przedtem. Teraz masz już własne gwiazdki z nieba. Niech sprawią, że twoja relacja ze skórą będzie silniejsza i szczęśliwa. Ściskamy Asia i Anita. I słuchajcie, tutaj w tej paczce dostałam właśnie nowość. To są kremy i to są kremy aktywnie stymulujące. Jeden z nich jest do twarzy, szyi i dekoltu, a drugi jest pod oczy i na powieki. O, super. Mi się akurat skończył od nich. Ja miałam serum pod oczy. Bardzo zresztą wam polecam, bo jest genialne. Jest to serum pod oczy z 10% peptydem i kofeiną, nawilżenie i ujędrnienie. To jest naprawdę coś super, tylko ja mówię, co to tak się... Było tego tak dużo i na jeden raz, wiecie, okazało się, że mój mąż mi podbiera. Przyznał się chłopina. A więc tak, odnów skórę w ciągu nocy. Fajnie to jest napisane, bo nów. Jest to naprawdę taka dopracowana ta ulotka. Aktywnie stymulujące kremy intensyfikują procesy regeneracji, odbudowując barierę naskórkową. Dzięki zawartości czynników wzrostu i retinalu pobudzają do odnowy komórki naskórka, wygładzając strukturę skóry oraz wyrównując jej koloryt. Idealny na noc dla skóry z oznakami starzenia. Nie da się ukryć, 40+. Kremy Aminis na noc zawierają skuteczne stężenia aminokwasów, retinalu i czynników wzrostu. Przepraszam, coś mnie łaskocza. Które zauważalnie redukują oznaki starzenia, takie jak zmarszczki, wiotkość czy utrata elastyczności. Bogate konsystencje kremów Aminis efektywnie domykają wieczorną pielęgnację, poprawiając odżywienie i nawilżenie skóry. Świetnie. Słuchajcie, stymulacja, odbudowa, redukcja zmarszczek, ujędrnienie. I tutaj aktywnie stymulujący krem pod oczy to jest 3% aminokwasów, 5% komórek macierzystych z centeli azjatyckiej, retinal. No ten retinal to jak najbardziej. Teraz mamy, mówię, czas na to, żeby właśnie lecieć z retinalami. Ja was zachęcam do tego, żebyście sobie poczytały o kosmetykach. Zerknijmy tylko, jak to wygląda. Znowu szufladka. Świetne są tutaj pudełka, bo potem można je po prostu... Ja tutaj zresztą mam to większe jeszcze, ja sobie je zostawiłam. Żeby was nie okłamać, widzicie, to jest to przyszło teraz, a to było wcześniej z ich dobrociami. I zerknijmy, jak to wygląda. Dbają o szczegóły takie jak pudełeczka. Zobaczcie, jakie ładne są. Takie, powiedziałabym, różowe złoto.
I tak jak właśnie mówią, że jest tutaj aktywnie stymulujący krem twarz, szyja i dekolt. Matka, pamiętaj o dekolcie. Słuchajcie, notorycznie zapominam, żeby przeciągnąć właśnie wszystkie kosmetyki pielęgnacyjne na dekolt. Zatrzymuję się gdzieś tam na szyi i potem mówię, o, zapomniałam. Spore to, ten krem. Wychodź, gościu. Fajnie zabezpieczony, żeby to czasem... O, jaki ładny będzie, taki bielutki, mleczny. Bardzo ładne opakowanie, szklane zresztą. Pipetka, więc nie ma ciapania paluchami i nie ma nie takiej jak trzeba ilości kosmetyku, bo możecie sobie fajnie dozować. Wiadomo, mocniej naciśniecie więcej, mniej naciśniecie, wyjdzie mniej. Jak trzeba dobrać, to sobie dołożycie. Choć ja nie nakładam ich dużo, wolę je powtórzyć, a żeby fajnie wchłonęło się. Skóra jest nieco większy, ten krem jest większy niż to serum. Widzicie, dla porównania macie tak. Zostawię Wam jeszcze przypominajkę na Instagramie i na Facebooku, żebyście sobie poczytali o tych nowościach. Zachęcam zresztą, bo ja mówię, 4 miesiące i ja naprawdę, dziewczyny, z ręką na sercu widzę, że moja skóra jest odbudowana, jest nawilżona 1000%, bo przedtem to miałam jak... taka papierowa była, a nie mówiąc już o mojej szyi, ja mówię, że ja miałam szyję już jak ten żółw. Jak na przykład siadałam czy coś, to ona taka harmonika. I to jest zauważalne, słuchajcie, to jest bardzo szybko zauważalne, tak jak skóra dłoni. Po 40 to jednak już są oznaki, pierwsze oznaki starzenia i trzeba się ratować. A Basic Lab naprawdę z czystym sumieniem, to nie jest żadna współpraca, Wam polecam, bo te kosmetyki są naprawdę super i warte swojej ceny. Tak więc odsyłam na stronę Basic Lab, żebyście mogli poczytać i wybrać sobie coś dla siebie, coś, czego szukacie, bo naprawdę, mówię, lepiej kupić jest jedno sprawdzone niż cały czas 10 kremów, a ja mówiłam, że ja będę chciała ich testować i nie zmieniam, używam tylko ich, jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. No i mamy to, posadziłam sobie nawet po dwie, chyba nawet trzy, tak. Nawet przesadzonki w jednej doniczce malutkiej. Fajne jest to, że tutaj nie ma w tym pudełku całym, nie ma dziur, więc mi się ta woda tak nie będzie przelewała, ale i też nie będę mocno podlewała, żeby mi nie zgniły. Zobaczymy, co tu mi z tego wyjdzie. Tużyce wyglądają bardzo ładnie, póki co stoją sobie. Bardzo delikatnie je podlewam i mam nadzieję, że przezimują. I wiecie co, ja jeszcze znalazłam jedno opakowanie tulipanów, więc muszę się jeszcze za to wziąć, ale póki co wyniosę sobie to i to powędruje. Będzie stało przy oknie w pralni, chyba tak to zostawimy, zobaczymy. Czy tam jest wystarczająco dla takich kwiatków, czy się z tego uda wyhodować swoje własne, bo to by było naprawdę super. Kochani, powiem Wam jeszcze jedno. Wczoraj jedna z Was, a mianowicie Beatka, wysłała mi zdjęcia swojego domu. Zakochałam się. Ona wiedziała, co mi wysyła, bo po prostu tam jest wszystko tak dopięte na ostatni guzik. Tyle serducha wsadzone w to, żeby ten dom miał ręce i nogi, że to jest tak dopasowane jedno do drugiego. Meble z duszą, słuchajcie, kubeczki, te stoliki, te kąciki, to jest po prostu wszystko genialnie zrobione. Mnóstwo zieleni. Nawet zdjęcie pieska dostałam, także dziękuję Ci, Beata, bardzo, bardzo, bardzo będę wracała często tych zdjęć, coś będę podpatrywała, bo ja Ci to mówiłam, że skradnę nie jeden pomysł tam od Ciebie, bo szok, po prostu to jest mój styl i mojemu domowi jeszcze daleko do tego, co Ty stworzyłaś. Poza tym chciałabym przesłać buziaka dla jednej z Was, której to obiecałam właśnie w tym filmie. Moi kochani, jest 24 października i mam takie super ekstra odczucie, że to właśnie dziś będzie oddana ta kosmetyczka razem z zawartością, którą dla Was przygotowałam. Pamiętajcie o tym, że jesień to było magiczne słowo, którego wymagałam, wpisałam je już tutaj. I zobaczmy, ile tych komentarzy tutaj było. Zrobiło się 167, było ich więcej, ale to najwidoczniej nie wszyscy chcieli brać udział, tak jak mówiłam wcześniej. Dobra, to co? Dziękuję Wam za zabawę i trzymam kciuki, losujemy osobę, która spełniła wymagania. Wiola Drapińska, słuchajcie, oczywiście to jest dziewczyna, która jest ze mną od początku. Wiolka, czy Ty już coś nie wygrałaś, czy Twoja córka wygrała? Jakoś to już raz było coś z Wami,
ale proszę bardzo, jak warto jest próbować raz jeszcze. Subskrypcje otwarte, co mnie w ogóle tutaj nie zaskoczyło, bo wiem, że dziewczyny znają wymagania, są na różnych kontach, na różnych kanałach. I gdzie jestem? Jestem, zeszłam. O, tu. Dobra, jest Matkaczy Plus, Wiolka, gratuluję. Jesteśmy zresztą w kontakcie, kilka razy przysyłałaś różne nowinki, więc poproszę Cię o adres, ale się cieszę. Fajnie, że to jest ktoś ze stałych widzów, ktoś, kto uczestniczy cały czas ze mną, wspiera mnie. Także Wiolka, gratuluję raz jeszcze i proszę o adres. A dziewczyny, Was zapraszam do dalszych filmów, bo tak jak mówię, już kompletuję następne rozdanie. Dziękuję Wam bardzo za dziś i do zobaczenia już w środę.